Piękna Stamina, a my was witamy w... Breźnie. Nie no, pierwszy raz jesteśmy. Tak, winda jest przepiękna. Wczoraj się obroniłam, to dzisiaj rozpoczynamy wakajki. Tak. Pierwszy wyjazd. Dokładnie. To Wiktorku, słuchamy przewodniku planu na dzisiaj. Bardzo dużo chodzenia. To wiem. Jutro będzie już mniej. No nie no, chcemy zaliczyć wszystkie takie główne atrakcje tylko przez zewnątrz, bo na zwiedzanie w środku już czasu nam nie starczy za bardzo. Bo przyjechaliśmy tutaj tak naprawdę tylko na jedną nockę. Jutro no. Rano ruszamy dalej. Dokładnie. Dokładnie, no więc chcemy wszystko zobaczyć, co jest najważniejsze z zewnątrz. Jeszcze nie byliśmy w Dreźnie, więc zaczynamy. Trochę hotel mamy oddalony od centrum, około 20 minut pieszo, no ale najpierw nie idziemy do centrum, tylko w takie nieco bardziej oddalone rejony. Wstawka historyczna, bardzo krótka co prawda, ale jesteśmy przy pomniku Augusta II, który był też kiedyś królem Polski i Saksonii. No co prawda my Sasów zbyt dobrze nie wspominamy, ale byli bardzo potężną dynastią, więc no generalnie tutaj całe to Drezno jest bardzo powiązane z dynastią Sasów. Co prawda w Dreźnie to wszystko zostało zburzone przez bombardowania w czasie wojny, ale zostało odbudowane. Co oznaczają te dzwony? Że wybiła godzina... któraś tam. Zaraz. Serio? Proszę. Tak, że 11 wybiła. Wybrnąłeś. La Rambla, włoska fontanna di Trevi. Ale może powiedz, o co chodzi z tą La Rambla, bo ja na przykład bym nie widziała. No to jest ta główna ulica w Barcelonie, która nam przypomina, bo tam też były takie drzewka, tylko że ludu dużo więcej. Tak, tam bardzo dużo. I była węższa chyba, co nie? Tak mi się wydaje, że minimalnie węższa, ale... Nie, mogło nam się tak wydawać, bo było bardzo dużo restauracji po bokach z ogródkami, a na środku było mnóstwo stoisk. No może i tak. Więc... pokaż kozackie drzewa. Tak, tutaj mają jakieś nie takie... nie wiemy, co to oznacza, ale... ale są takie ciekawe. Niemiecki Rossmann! Sara się nawadnia. To bardzo ważne. Teraz jesteśmy przy grającym domu, które przypomina te dziwne budynki, które widzieliśmy w Barcelonie, które były projektowane przez Gaudiego. To przez Gaudiego nie było projektowane. Skąd wiesz? No nie sprawdzałem, to prawda. No i leci z tych tur woda, która wydaje dźwięki. Ale skąd leci ta woda, to tego nie wiemy. Wydaje się, że z Rynny, no ale wiesz, deszcz teraz nie padał, więc... No tak, musi być jakiś system tego. I co, i każdy domek będzie miał coś w tym stylu? Jaki domek każdy? No bo mówię, że teraz tutaj są te grające domki. A to nie wiem, czy to nie jest domek po prostu grający, że jeden. Aha, jeden, no, okej. Ale możemy się w ogóle tutaj gdzieś poprzechadzać, bo jest bardzo ładnie. No, bardzo ładnie jest, to prawda, jest tak ciekawie. Możemy pójść tam tą alejkę. Tak, w ogóle jest przed 12, jesteśmy tutaj jakieś 2 godziny, chyba nawet jeszcze nie całe. I ja mam 6000 kroków. No, Gdańska wybija na luzie nawet więcej. A wychodząc z auta miałam 200. Ale no tak, bardzo wcześnie ruszyliśmy dzisiaj. Dobra, podbijamy dalej. Tak. Zobaczcie, ile tam jest aut. To jest w ogóle fabryka Volkswagena. Wow. No.
No nie wiedzieliśmy w sumie o tym, jadąc tutaj. Tutaj takie dwie zyberki. Ale to jest przeogromne. Ale bardzo ładnie też położona. Widzisz, tutaj jest rzeczka jakaś. Drzewka. A, faktycznie, nie widziałam. Ale przeogromne. Próbuj. Jak mam próbować? Zapomniałam, to trzymaj. Dajemy na. Próbowała. No tak, zapomniałam, że Wiktor miał strapsy w zubach. Jakieś piwo z Remonianą, tak? Niby. Tłumaczyliśmy sobie z niemieckiego. W ogóle tłumaczam. Ale w ogóle jakie ładne, że tu jest żółte i tak przychodzi białe. No, to prawda. Dobra, tylko że wiesz, ja nie lubię za bardzo takich piw, które nie są z sokiem. No ale czujcie, jakby było normalne takie piwo? No. Mało soczu tej lomiatki. Ale dobra. Jak nie lubię piw, to jest dobre. Jak jest ciepło, to generalnie piwko lepiej smakuje. Dobra, Wiktorku, bo ty się znasz, ja nie powiem, gdzie my jesteśmy. Ja powiem tylko, że wielkim jesteśmy... ogrodzie, nie. Bo chyba tak to się nazywa, Große Garten. Tak? Tak. No i weszliśmy sobie też tutaj i od razu, jeszcze raz, od razu na wejściu była taka ala restauracyjka, chcieliśmy po prostu coś sobie przekąsić. No, droga. Polaczki przyjechały i wzięli to co najtańsze. Tak, już narzekają. Ale nie, to, no narzekamy to raz, ale dwa, wzięliśmy to co najtańsze. Tak, wzięliśmy to co najtańsze. Nawet nie wiedząc do końca co bierzemy. Znaczy tak. Nie, no Google tłumacz całkiem przetłumaczył, bo nie było ale menu po angielsku. Ale trochę słabo, że nie było w ogóle menu po angielsku. Raczej w większości jest. Tak. Chociaż jedno. Tak, było tylko po niemiecku. Ale no, nie było jakieś tam złe, zupa była bardzo spoko, a jeżeli chodzi o przystawkę to... Znaczy to taka średnia. No, tak, ale trochę smakowało jakby dobra. Zrobić, zagęścić rosół, pokroić kurczaka. Jakby tego... rosół połączyć z jakimś sosem pieczeniowym. Tak. Znaczy nie było to złe, ale zapieczone serem, no ale no, szału nie było. Lepsza była zupka. Tak, zupa była. Ale super. Też mamy zamiar koszty podsumować na sam koniec dnia, żeby było też takie... Dzięki. Teraz ja będę z tym szła. Żeby było jakiekolwiek w ogóle rozeznanie też cenowe. No my w Dreźnie jesteśmy na jedną nockę tylko. No ale to może to właśnie najlepiej pokaże koszty z drugiej strony. Dokładnie. Chcesz coś powiedzieć? Ładnie, bardzo okay. Ładnie. Okej, dziękujemy. Ale już tryb oszczędzania energii włączony. Tak. Ale nie z powodu jedzenia, tylko zmęczenia. Tak, prawda? Prawie 18 tysięcy kroków. No. A jest 15? 15? Jakoś tak, po 15 chyba. Przed nami opera. Jaką wiedeńską, kurde, operę w Dreźnie. A to jest opera?
Tak, znaczy przynajmniej tak było napisane. To nie było gdzieś tam? Nie, no tutaj. Tak? Albo teatr? Znaczy to jest plac teatralny, ale to jest chyba opera. Albo coś w tym stylu. No i kurde, trochę mieliśmy taką dziwną sytuację, bo nagrywaliśmy, jak ktoś sobie śpiewa. Właśnie tak w stylu operowym. W centrum. W centrum, typowo. Tak, w ścisłym centrum. Każdy go tam kręcił i tak dalej. My chcieliśmy zrobić dosłownie przebitkę z nim. Znaczy przebitkę z nim. No przebitkę, jak sobie śpiewa, nawet bez jego... no twarzy, jakąś kobietką, tak, od tyłu. No i podszedł do nas, że mamy wszystko usunąć, ale w sumie prawie tylko do nas. A inni ludzie sobie nagrywali i tam wyrąbane, więc strasznie dziwna sytuacja. Pierwszy raz się z czymś takim spotkałem, żeby osoba, która występuje publicznie, bała się, żeby jej wizerunek był tak udostępniany. Jeszcze rozumiem, jeżeli się płaci za coś, tak? Na przykład idzie się do teatru, no i oni nie chcą, żeby to udostępniać w całości przedstawienie, no ale... No nie wiem, dziwnie, tak trochę... Myślę, że to była grupa ludzi, to nie było tak, że... Tak. On typowo. No, no nie, trochę taka niesmaczna sytuacja dla mnie, ale no, usunęliśmy i nie będzie takiej przebitki, trudno. Polski, albo tak. Wiktora kończy. Tak. Zadowolony? No, spoko. Tylko, że takie kiełbasa nie wiem z czego była. Znaczy z jakiego mięsa. Czy ona w ogóle była czy z mięsa? W ogóle była z mięsa. Ale tak to spoko. Tak, moje było bardzo dobre. No, bardzo Sara sobie wzięła, myślała, że bierze gnocchi, a w ogóle dostała jakieś kulki. Serowe. Ale kulki jest... serowe, ale bardzo dobre były. Bardzo dobre. Ale ten, i jeszcze zamówiliśmy ciasto niespodzianka. Tak, zobaczymy, czy je dostaniemy. Zobaczymy, czy zamówiliśmy. Tak, zobaczymy, czy zamówiliśmy. Ale nie, było jak najbardziej okej. Okay. No tutaj... To w sumie ja sobie wziąłem takie bardzo niemieckie danie, bo currywurst z frytkami i kiszoną kapustą. Sara, danie włoskie, tak dla zmiany. No i piwko, oboje wzięliśmy. Ja myślałem, że biorę jakieś jasne, a wziąłem ciemne, ale jest okej. Okay. No i czekam na ciasto, podobno jakieś to jest ichniejsze ciasto. Tak jest. Dlatego nie wiemy, co dostaniemy. No. Czy w ogóle dostaniemy? No i czy w ogóle dostaniemy? No na moje szczęście jest to sernik. No, albo coś... sernik, ale coś tam... Są niestety rodzynki i coś jeszcze na dole. Tak, kilkuwarstwowy, ale na pewno sernikowata, czyli na pewno będzie dobre. Super. I tutaj się odbywało to wesele. Jakie wesele? Znaczy, jeżeli wiesz, dynastia... tych czasów wyprawiała wesela, to właśnie tutaj były. No. Między innymi wiesz, tutaj na tym dworze były tańce różne i tak dalej. Wow. Taka historia. On trwały tydzień albo i dłużej. No niestety teraz. Na bogato. Ślicznie to wszystko wygląda. No tylko, że jakiś remont jest, o którym w sumie nie wiedzieliśmy. Tutaj nie powinno być innych rzeczy, wiadomo. Dobra, jesteśmy w pokoju. Godzina 19. Sara ledwo chodzi. Ale pokażę wam nasz pokój, bo jest bardzo fajny. Tutaj mamy taki telewizor naprzeciwko łóżka. W sumie chyba jeszcze ani razu czegoś takiego nie miałem. Prawie na łóżku. Na łóżku, a szkoda, że nie ma polskiej telewizji. Kurczę, bo zawsze jakoś mi się takie rozwiązanie podobało i tutaj jest coś takiego, no ale będziemy mieć niemiecką telewizję, więc co najwyżej sobie dla klimaciku włączę. Takie dwa fotele, Sara sobie siedzi na jednym z nich. Tutaj biureczko. Generalnie pokój jest bardzo duży, co nie? Taki jak w stylu wręcz apartament, tylko że bez... aneksu kuchennego, tutaj jakieś takie wnęki szafeczkowate. Tak, stare skarpetki, tutaj drzwi, tutaj kibelek osobno. O, tak się prezentuje, dość mały, no ale jest za to łazieneczka, która jest o, taka w naszym stylu, bardzo ładna, ciemna. O. Tutaj jest lewik. Tutaj jest lewik. O, i bardzo ładny prysznic. Bardzo ładny prysznic. Sara się co spaliła dzisiaj, mimo że nie było jakiegoś wielkiego upału i to słońce było przez parę godzin dosłownie. O Boże.
No, aby cię to nie piekło. Piecze! No, aż się boję. No niestety. No i cóż, na podsumowanie tego vloga stwierdziliśmy, że będziemy jeszcze załączać, podsumować po prostu wydatki, które zrobiliśmy danego dnia, tak? Wyraźnie jesteśmy jeden dzień, jutro nas już nie ma. I dlatego podsumowujemy wydatki z dnia dzisiejszego. No i co? To ja może zacznę. Na hotel wydaliśmy po promocji... Na jedną noc. Na jedną noc 530 zł. Jest to hotel o nazwie... Wstawię w opisie. Wstawię gdzieś na dole. Jak on się nazywa? Nie, no póki to jest ok, ale śniadania nie wzięliśmy, korzystamy też z parkingu. Parking nasz kosztował podziemne 20 euro. W razie czego da się taniej, tak, dodatkowo 20 euro, w razie czego da się gdzieś tam taniej na ulicy, tylko że wiadomo, że wtedy trzeba trochę dojść więcej do hotelu. No i kolejne wydatki to wydatki na jedzenie, które niestety tutaj nie jest specjalnie tanie. Może tak, po kolei kupiliśmy kadzidełka. Tak, kupiliśmy kadzidełka. Ja chciałam kadzidełka, no to tam 3 euro, no to już jest mało, co? Tak. I kupiliśmy pamiątki, kupiliśmy kartkę, dwa magnesy, jak to się mówi, zakładkę do książki. Mhm. I to tyle chyba. Tak, i na to wydaliśmy 8 euro. 8 euro i tutaj najpierw byliśmy w tym parku, co tam nagrywaliśmy tę zupkę i tak dalej, no to tam wydaliśmy ponad 20 euro. I na obiedzie, jak byliśmy, za przystawkę, zupę i piwo. 20 euro. Tak. I jak byliśmy na obiedzie, wydaliśmy prawie 44 euro. Tak. I tam wzięliśmy sobie dwa piwa. I dwa dania główne i jeden deser. I wydaliśmy łącznie 214 euro. 214 euro razy około to jest 4,4, czyli 941 zł. Ty się jak poszedł? No, na jeden dzień. Na jeden dzień. No. Na pewno da się zrobić to taniej, aczkolwiek patrzyliśmy, ile kosztuje nocleg w Dreźnie. Nie wiem, może nie umiemy szukać, może patrzyliśmy za późno, ale naprawdę nie zaznaczaliśmy żadnych. Właśnie, bo my to wczoraj znaleźliśmy. Tak, ale nie zaznaczaliśmy żadnych kompletnie gwiazdek, że musi mieć hotel. Jedynie co zaznaczyliśmy, to że musi mieć parking, wi-fi, ocenę średnią bardzo dobre i chyba tylko tyle. Tak. A i że 3 km do centrum, o. To też, żeby nie było jakoś bardzo daleko do tego centrum, no bo jeżeli jesteśmy na jeden dzień, to jednak zależy nam, żeby było dość blisko. No i w zasadzie mało co się pojawiało. Najtańszy hotel był około 100 zł tańszy, ale to był najtańszy hotel i uważam, że wyglądał dużo gorzej. Tak, to prawda. Jeżeli chodzi o apartamenty, to każdy apartament był droższy chyba od tego hotelu. Tak? Tak, z tego co patrzyłem, to jeden chyba był w dość podobnej cenie, ale też wyglądał dużo gorzej. Więc no uważam, że akurat jeżeli chodzi o Drezno, to tutaj szału nie ma, jeżeli chodzi o noclegi i jeżeli chodzi o cenę. W ogóle o cenę. Ale jak ci się podobało? Oprócz tego, że jesteś zmęczona? Jestem wykończona. Boże, aż powiem, zrobiliśmy prawie 24 tysiące kroków. Przeszliśmy prawie 16 km na pieszo. Sara pada, ja bym jeszcze gdzieś poszedł, ale też jestem delikatnie zmęczony. Delikatnie jesteś zmęczony! Delikatnie zmęczony. Ale nie, no jak oceniasz? Ładne. Nie, super. Ładne, generalnie ładne, szkoda tylko, że już nie mamy siły, powiedzmy, na to, żeby pójść wieczorem obejrzeć Drezno, jak wygląda nocą, jak wyglądają te poświetlone stare budowle. No nie mamy siły, plus fajnie by było się wyspać. Bo jutro następne miasto, więc... Dokładnie. No i co? To tyle. Dziękujemy Wam za oglądanie tego vloga i zapraszamy do lajkowania, obserwowania nas. No i cóż, widzimy się jutro już w innym mieście. Pa! Pa!